I wracamy do Państwa z kolejnym gorącym tematem na naszej antenie. Maciej Wolny, kłaniam się również moimi Państwa gościom, którymi są doktor habilitowany Józef Brynkus, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historyk. Panie profesorze, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. I pan doktor Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski, historyk również. Panie doktorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się również. Panowie, spotykamy się, żeby porozmawiać o dość ciekawej sprawie. Wykaz funkcjonariuszy kadrowych Gestapo czy Abwehry z czasów wojennych, ale przede wszystkim dane osób, które były niemieckimi agentami. RMF FM ujawniło informacje dotyczące zawartości szafy Witolda Z., byłego prominentnego SBK, później wiceszefa delegatury UOP w Katowicach. Dokumenty zostały zabezpieczone jesienią ubiegłego roku przez prokuratorów pionu śledczego IPN wraz z agentami ABW. Te informacje w zasadzie sensacyjne o tej zawartości, bardzo ciekawe. No i tu do pana doktora moje pierwsze pytanie. Jaka może być wartość takiego znaleziska z punktu widzenia historycznego? Pan doktor Mikołaj Mirowski. No ogromne, dlatego że jak przeczytałem te doniesienia prasowe, no to trzeba powiedzieć, że wykaz funkcjonariuszy kadrowych Gestapo czy Abwehry z czasów wojny i tych osób, które były niemieckimi konfidentami, to jest bardzo ważne źródłowe znalezisko, poszerzające naszą wiedzę z czasów nie tylko II wojny światowej, ale też z czasów powojennych. Dlatego że akurat to, że u byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, później też funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, znaleźliśmy takie dane, to potwierdza pewną generalną tezę. Ja oczywiście się tego nie spodziewałem, że takie materiały będzie jeszcze można znaleźć, ale tym bardziej potwierdza taką tezę, że Służba Bezpieczeństwa, czy wtedy jeszcze Urząd Bezpieczeństwa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego po 1945 roku szeroko wykorzystywało konfidentów Gestapo czy Abwehry i werbowało ich na tajnych współpracowników albo kontakty operacyjne, albo osobowe źródła informacji i tak dalej, i tak dalej. My historycy o tym już wiedzieliśmy, ale tu mamy na podstawie tego znaleziska niezbity dowód. I te materiały mogą być niezwykle interesujące do poznania nie tylko tych osób, które donosiły do Gestapo w czasie wojny, ale również ich losów po wojnie, ponieważ mówię, to, że byli konfidenci Gestapo, byli wykorzystywani przez UB, wiedzieliśmy. A tu mamy namacalne dowody, konkretne osoby, szerokie dosie. Mówimy też o Śląsku, czyli dosyć specyficznym terytorium po roku 1945. Także dla historyka takie znalezisko jest skarbem źródłowym i powodem do poszerzenia naszej wiedzy. Pytanie, czy dla polityka takie znalezisko może mieć wartość? Bo myślę, że dla śledczych również. Panie profesorze, jak pan patrzy na wartość właśnie tego znaleziska w kontekście historycznym, jak i politycznym? Ja bym chciał tu wrócić jeszcze do tych słów, które wypowiedział pan doktor Mirowski. Prawda jest taka, że na przełomie lat 40. i 50. XX wieku mamy do czynienia z bardzo dużą ilością spraw prowadzonych przeciwko współpracownikom różnych instytucji III Rzeszy. Jak się przeglądnie poszczególne repertoria sądów rejonowych, to się okazuje, że w tym okresie mamy taki wysyp tych spraw. No i rzeczywiście wśród tych agentów Gestapo i innych służb III Rzeszy znajdowali się potem, była to baza do rekrutowania tajnych współpracowników aparatu represji Polski Ludowej. Ale chciałbym tu wspomnieć na tym jeszcze tyle jedną rzecz. O tych agentach, którzy współpracowali ze środowiska choćby komunistycznego, którzy współpracowali z III Rzeszą, mówił przed swoją ucieczką wicepremier Mikołajczyk, szef PSL-u. To zostało bardzo szybko, można powiedzieć, tak przykryte innymi sprawami wtedy, no bo to była rzecz niewygodna. Wracając do pana pytania, powiem tak. Ja bym nie chciał, żeby ta sprawa była politycznie wykorzystywana, dlatego że to po prostu byłoby dowodem na to, że ktoś gra różnego rodzaju teczkami. Tak w cudzysłowie kolekwialnie rzecz
Ale myślę, że trzeba sprawdzić chociażby, jak Witold Z mógł wykorzystywać, no, nie ukrywajmy, ten wyjątkowo wrażliwy materiał. Politycznych, to jest kwestia kryminalna, to jest kwestia po prostu wykorzystania w działalności przestępczej. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat, kim był Witold nazywany przez panów i przez media Z, a każdy wiedzą, że wiceszef UOP, że wiceszef UOP-u w delegatorze to był Witold Zabiegała, przepraszam, to sprawa jest jasna, gdy się popatrzy przez pryzmat spraw, w których był w jakiś sposób związany czy zamieszany, to sprawa jest ewidentna, że musiał te materiały wykorzystywać, bo proszę pana, ciągłość pewnego rodzaju historyczna oczywiście odnosi się do II wojny światowej. To był taki argument, przecież my tu mówimy o materiałach, które były wytworzone znacznie wcześniej i były wykorzystywane 30-40 lat temu, a nie teraz. Teraz też oczywiście mogły być na przykład do pozyskiwania różnego rodzaju kamienic pożydowskich. Ta jest sprawa na Śląsku dość znana. Natomiast to nie jest po prostu, nie powinno być przedmiotem działalności, czy powiedzmy jakiegokolwiek po prostu kontekstu politycznego, natomiast powinien być przedmiot działań śledczych i to bardzo gruntownie zostało to, powinno to być zbadane. A czy te teczki mogą rzucić nowe światło na prześladowania, zabójstwa księży, opozycjonistów, czy to może tego być... Nie wiemy tak specjalnie z tego względu, my ogólnie wiemy, co w tych teczkach jest, nie? Że zostały ujawnione, trzeba byłoby się w szczegółach zapoznać z nimi, natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tam po prostu pewnych informacji nie było, bo proszę pana, było coś takiego, jak na przykład przekazywane ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kierowanego przez Kiszczaka rozporządzenia okulniki do podległych mu służb w terenie, w których po prostu on opisywał czy przedstawiał konkretne przypadki. Więc sprawa jest jasna. No, na przykład w drugiej połowie lat 80. powszechno było to, że ciągłe były zapytania, w jaki sposób odbierana jest śmierć księdza Jerzego Popiełuszki i jak ludzie na to patrzą, ale też po prostu tu, czy nie znajdują się takie tam informacje, które mogłyby być wykorzystywane w sposób taki operacyjny. Więc sprawa jest jasna, to nie ulega wątpliwości, ale proszę pana, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia duchowieństwa. Na Śląsku mamy do czynienia z kilkoma przypadkami morderstw, tak zwanych niezidentyfikowanych sprawców, pod które możemy śmiało po prostu przypisać działalność tych komand esbeckich powstałych na początku lat 70. Choćby na przykład bardzo znany aktor Tolek Banan, zamordowany, znaczy jego śmierć jest tak niejasna, ale tak po prostu ewidentna, bo to było przy okazji sprawy Stanisława Piasta, uroczystości związanych z pogrzebem Stanisława Piasta. Dalej, Joanna Kępińska. Więc proszę pana, mówimy o Śląsku, bo nie wiadomo, z jakiego terenu ten pan miał te materiały, nie? Trochę dotyczyło Śląska, czyli te takie wczesne, ale późniejsze. On był wysoko postawionym esbekiem, więc mógł mieć dokumentację z różnych źródeł, z różnych miejsc. No właśnie, jakich informacji spodziewa się pan doktor Mirowski? Jak pan patrzy właśnie też na kwestie bezpieczeństwa, no raz państwa, raz rodzin tych osób, których nazwiska mogły znaleźć się w tych materiałach, bo to wszystko są rzeczy, no tak mi się wydaje, niezwykle istotne, no z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa. Ile takich materiałów jeszcze może gdzieś się znajdować po szafach byłych esbeków, panie doktorze? To są informacje niezwykle istotne i drażliwe. I oczywiście trzeba powiedzieć, że tu mamy takie dwie warstwy. Jeżeli chodzi o te materiały związane z konfidentami Gestapo, Abwehry, oni, ci ludzie byli werbowani na TW czy na współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa w latach 40. i 50., ale też możemy przypuszczać, że albo oni, albo ich rodziny później tymi materiałami byli jeszcze szantażowani. Jakby ta historia się nie kończy. Poza tym jeszcze tutaj należałoby też prowadzić jeszcze tą kategorię szmalcowników, dlatego że szmalcownicy również byli idealnymi kandydatami dla Urzędu Bezpieczeństwa do werbunku. Znaczy haki na tego typu ludzi udokumentowane, które były w szafach Urzędu Bezpieczeństwa, to też one były najsilniejsze. I później ci ludzie albo ich rodziny były sukcesywnie szantażowane. Teraz odpowiadając na
pytanie pana redaktora, ile jeszcze takich szaf, takich rzeczy jest gdzieś tam poukrywanych. Oczywiście nie wiem, ale można zakładać, że jeszcze dość sporo, dlatego że jeżeli nie tak dawno, ja tu wrócę do tej znanej historii oczywiście ze znalezieniem pełnej teczki TW Bolek u generała Czesława Kiszczaka. No nie pełnej. No ale tak kompletny, że nawet historycy byli wręcz zaskoczeni. Ja powiem szczerze tak, że za mojego życia nie spodziewałem się, że znajdziemy tak kompletne materiały. Raczej spodziewałem się strzępów informacji, które udało się, prawda, poznajdywać u innych TW, czy w innych materiałach operacyjnych i tak dalej. Więc jeżeli na takiej górze, na takiej wierchuszce, czyli u szefa MSW znajdujemy takie materiały, no to u tych niższych pracowników... Ale Bolek był szczególny. I on zgoda. Zgoda. Ale wydaje mi się, że jeżeli tutaj, a powiedzmy sobie, pan Witold Z nie był przypadkową osobą. To nie jest przypadkowa osoba. Tak, on był w kontrwywiadzie. Oczywiście pracował w latach 70. w Niemczech, więc te materiały niemieckie tutaj są jak najbardziej logiczne. No i powiedzmy sobie jeszcze szczerze, materiały dotyczące kopalni Wujek. Ja jestem bardzo ciekawy i pacyfikacji kopalni oczywiście. Jestem bardzo ciekawy, co tam się znajduje, bo może podrzucić zupełnie nowe światło na rolę Kiszczaka chociażby. Panie profesorze, do tego pytania, które pan zadał dotyczącego skali tego zjawiska, powiedzmy ujawniania szef esbeckich. Ja jestem tym przekonany, że w prywatnych archiwach szefów esbeckich na każdym poziomie znajdują się tego typu dokumenty. W latach 80. rozpoczęto na masową skalę digitalizację tych zbiorów. I taki na przykład szef esbeckich w Bielsku Białej, Jerzy Siejek, podpisał dokument, nie będąc już szefem tej esbeckich, że zniszczył około ponad 19 tysięcy zdjęć odnoszących się do 313 spraw. To podpisał. Nikt tego nie widział, że on to zniszczył. A by wynieść te dokumenty, filmy, zdjęcia spraw prowadzonych, tych 313 spraw, wystarczyło kilka pudełek po butach, bo to były jackety. Więc na takim po prostu nośniku można było zgromadzić wielką ilość po prostu dokumentów. I nikt go o to nie oskarżył, czy został oskarżony o zniszczenie, ale śledztwo zostało skierowane tylko i wyłącznie w kierunku zniszczenia tych dokumentów, bezprawnego zniszczenia, za co dostał po prostu taką, przepraszam za wyrażenie, banalną karę, dość taką symboliczną. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby gość po prostu, bo nie było przy tym nikogo, kto by po prostu potwierdził to zniszczenie. Zresztą protokoły zniszczeń, wybrakowania dokumentów są bardzo ciekawe, bo w jednych przypadkach na przykład mamy wykaz zniszczonych dokumentów, ale nie wiadomo, kto je podpisał, czy nikt nie podpisał. W innym przypadku mamy dokumenty potwierdzające zniszczenie iluś tam tysięcy materiałów, teczek dokumentacyjnych, a te teczki faktycznie istnieją. Więc na przełomie lat 80., 90., w roku 89., 90. niszczono, ale też prywatyzowano te dokumentacje. I naprawdę jestem o tym przekonany, że zdecydowana większość tych tak zwanych wybrakowanych znajduje się w prywatnych archiwaliach, choćby na przykład w postaci tych jacketów. Czyli teczki były prywatyzowane, zanim to było modne, panie doktorze, jeszcze na koniec. Nie. To było wtedy modne, konieczne i potrzebne. Panie doktorze, na koniec tylko zapytam. Rozumiem, że możliwość docierania do takich dokumentów, teczek, to bardzo często przypadek w zasadzie. No tak, to jest czasami przypadek, ale ta sprawa, ta konkretna sprawa, ale nie tylko ona też otwiera pytanie jeszcze inne, bardzo ważne, pewnie dzisiaj o tym nie powiemy. Jak wyglądała pozytywna weryfikacja w Urzędzie Ochrony Państwa? Bo ten człowiek pracował w UOP-ie. I proszę sobie wyobrazić. Był, oczywiście, i proszę sobie wyobrazić, czy możemy nie zakładać o tym, że on tych ludzi dalej nie szantażował, jeżeli nie tych z okresu Gestapo czy Abwehry, ale to tych z okresu lat 80. No to jest pytanie otwarte, ale weryfikacja UOP-u to jest kolejny segment. Panowie, musimy postawić kropkę. Doktor Mikołaj Mirowski, no, profesor skoro. Józef Brynkus byli moimi i państwa gośćmi. Jak zwykle tego czasu za mało, temat niezwykle ciekawy. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Udanego dnia życzę, a państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl z naszymi gorącymi pytaniami. Zapewniam, że będzie się działo. Do zobaczenia.